omawiając urządzenia radiofoniczne, urządzenia przeznaczone do odbioru sygnałów radiowych, pojawia się temat automatyki, coś jak autopilot w samolocie. Chodzi o to, że przeciętny użytkownik radioodbiornika chce urządzenie włączyć i słuchać albo usłyszeć informację, jaką spodziewa się usłyszeć. Oczekuje przede wszystkim, że to urządzenie będzie działać i oczekuje, że urządzenie to będzie proste w obsłudze. Tymczasem nic w przyrodzie nie jest takie proste, na jakie wygląda, a zwłaszcza sygnały radiowe są bardzo mocno zróżnicowane i niestety są słabsze i silniejsze. Poziom sygnału radiowego bardzo się waha. W wypadku fal krótkich, które ostatnio są rzadko stosowane, ale tam było to bardzo dobrze widoczne, poziom sygnału bardzo się wahał na skutek chwilowych zmian w propagacji i te zmiany potrafiły być naprawdę bardzo dramatyczne. W wypadku UKF-u, który ostatnio jest najbardziej popularny, jest głównie w użyciu, to być może nie jest tak widoczne, głównie ze względu na to, że sygnał FM, czyli nadawany w modulacji częstotliwości, jest dodatkowo poddawany ograniczeniu amplitudy i dopiero później dekodowany, w związku z czym tych wahań sygnałów tak dobrze nie słychać. Jednakże w wypadku tego sygnału w paśmie UKF również ten sygnał bardzo silnie się waha. O ile jest to niezauważalne, jeżeli urządzenie odbiorcze jest włączone i sobie stoi w jednym miejscu, w pomieszczeniu, ale doskonale można to zaobserwować, jeżeli takie urządzenie będzie przenośne lub przewoźne, czyli na przykład zamontowane w samochodzie. I trudno sobie wyobrażać, że ktoś jadąc własnym autem będzie jeszcze chciał, słuchając radia UKF, co chwilę zmieniać głośność. To jest oczywiście absolutnie absurdalny pomysł, w związku z czym nad tym, aby sygnał był mniej więcej stałą, miał mniej więcej stałą głośność, czuwa automatyka. W tym wypadku automatyczna regulacja wzmocnienia. Co to jest, jak to działa, gdzie można zaobserwować istnienie tego w radioodbiorniku. Tak więc w urządzeniach, o których już tutaj wspomniałem, o bezpośredniej przemianie częstotliwości, takich układów nie ma. Jest bardzo trudno coś takiego tam zamontować. To znaczy można, obejmuje ta automatyka wówczas już tylko tor małej częstotliwości i można by taki układ wówczas nazwać kompresorem dynamiki. W wypadku jednak urządzeń superheterodynowych, w których zastosowana jest przemiana częstotliwości, stosuje się automatyczną regulację wzmocnienia, która obejmuje stopnie pośredniej częstotliwości. Działa to w ten sposób, że sygnał z detektora jest badany poziom tego sygnału przede wszystkim. I w zależności od tego, jaki jest poziom tego sygnału, na zasadzie sprzężenia zwrotnego, w zależności od poziomu sygnału, zwiększa się lub zmniejsza wzmocnienie stopni pośredniej częstotliwości, wzmacniacza pośredniej częstotliwości lub wzmacniacza wysokiej częstotliwości. Bardzo często automatyka obejmuje wszystkie stopnie wzmacniaczy. O istnieniu automatycznej regulacji wzmocnienia w odbiorniku świadczy istnienie takiego czegoś jak wskaźnik dostrojenia sygnału. Tutaj na obrazku widać takie kwadraciki na tym oto szkicu. One sygnalizują diody świecące. Jedna z tych diod, o ile dobrze pamiętam, wskazuje fakt uruchomienia urządzenia i jest po prostu wskaźnikiem wystąpienia zasilania. Pozostałe diody, cztery, w zależności od tego, jaka jest siła odbieranego sygnału, świeci sobie albo żadna dioda. Czasami tak jest, że sygnał jest o niewielkim poziomie i wówczas nie można za pomocą świecenia diod stwierdzić jego sygnał, a mimo wszystko jest czytelny. I czymś sygnał silniejszy, tym więcej tych diod świecących się świeci. Układy scalone, które były montowane w tych urządzeniach, umożliwiały obsługę do 16, jeżeli dobrze pamiętam, a być może 12 diod świecących. Tak więc jeżeli ktoś miał jakiś zmysł majsterkowicza i chciał sobie zbudować dodatkowy, bardziej czuły
albo bardziej precyzyjny wskaźnik siły odbieranego sygnału, to oczywiście w oparciu o ten sam układ można to było zrobić, tylko dolutowując dodatkowe diody. Czasami ten wskaźnik w niektórych urządzeniach był realizowany za pomocą wskaźnika wychyłowego. Ja może tutaj pokażę urządzenie. To jest amplituner, czyli urządzenie radiowe zawierające w sobie wzmacniacz i odbiornik radiowy. I tutaj w tym miejscu widać taki wskaźniczek wychyłowy i on tutaj pokazywał siłę odbieranego sygnału.